Szanowni Państwo, Festiwal Wisły 2020 to oczywiście jedno wielkie spotkanie. Mam przyjemność spotkać się z przyjaciółką Justyną Matelą z Muzeum Okręgowego w Toruniu, która dzisiaj ze mną na tej pięknej, zrekonstruowanej kodze, co prawda w skali 1 do 3, prezentuje niezwykłe historie związane oczywiście z Toruniem i jego Wisłą. Justyno, i co dzisiaj możemy zobaczyć na Waszym stoisku muzealnym? No przede wszystkim prezentujemy tę kogę, statek handlowy wiślany, oraz prezentujemy towary, którymi handlowano w czasach średniowiecza, kantor kupiecki. Opowiadamy o tym, jak to wyglądało, jak wyglądało miasto Toruń w czasach, kiedy ten handel bardzo mocno się rozwijał, czyli gdzieś XIII-XIV wiek. Opowiadamy o tym, jak kupcy sobie radzili, jaki był ich stosunek do Wisły, jak ta Wisła wyglądała, i to wszystko jest tutaj właśnie dzisiaj, o tym możemy sobie porozmawiać na naszym stoisku. Muzeum Okręgowe w Toruniu, drodzy Państwo, pielęgnuje tę pamięć i to dziedzictwo prezentuje związków Torunia z Wisłą, bo gdyby nie Wisła, nie byłoby Torunia w tym miejscu, drodzy Państwo. On został tak wymyślony, tak skonstruowany, tak zaplanowany, żeby mógł służyć handlowi na Wiśle. My jesteśmy na kodze wśród różnych towarów. Justyno, jakie towary głównie obracały się na jarmarkach tutaj toruńskich? Takim towarem, który nas może jakoś tak tutaj w Toruniu najbardziej interesować, jest miedź. Jest to związane, dlaczego nas może interesować? Z powodu Mikołaja Kopernika, ojca jego, który był kupcem i który właśnie miedzią między innymi też handlował. Ale też tutaj są inne towary. Jest zboże, jest wosk, którym handlowano, tkaniny, czyli sukno. Do nas docierało takie bardziej wyszukane sukno z innych ośrodków kupieckich. Mamy tutaj przyprawy korzenne, które rzeczywiście do nas też docierały. Potrzebne były po prostu do jedzenia, ale też do robienia pierników, tak, naszych, tych znanych. Ryby oczywiście, żelazo, dużo, dużo to takich towarów, które no, po prostu były używane na co dzień. Szanowni Państwo, drodzy goście naszego Festiwalu 2020, tutaj na Bulwarze Filadelfijskim, u stóp tego pięknego miasta z gotyckimi murami i z piękną zabudową renesansową i barokową, drodzy Państwo, jest stoisko Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie te przesympatyczne panie, muzealniczki, wprowadzą Was w arkana handlu toruńskim dobrem, jakim były chociażby właśnie pierniki. Zapraszamy Was tutaj, porozmawiajmy o tym, spotkajmy się, bo Festiwal Wisły to jedno wielkie, niekończące się ludzkie spotkanie.